Teraz tak, kibel jest. Można się śmiać, ale gardła, która jest krótsza. Kemping jest pusty. Kuchnia tutaj jest. Słuchajcie, jest pięknie. Postanowiłem odwiedzić Mikołajki. Będzie co ma być, nic nie zrobię. Siemano, tu Marchew. Kemping, dzień drugi. Właśnie wstałem. Dzisiaj postanowiłem spać trochę inaczej. Wziąłem sobie, zamiast wejść do śpiworu i do niego wkładać koc, to zrobiłem sobie bardzo wygodną rzecz, czyli dałem sobie, rozłożyłem sobie materac, na materac położyłem koc, na koc położyłem prześcieradło i na prześcieradło elegancko sobie rozłożyłem śpiwór w formie kołdry, więc dzisiaj spałem jak na łóżku, bo ostatnio było mi po prostu za wąsko i po prostu tak niewygodnie, a teraz było jak na kołdrze, jak na zwykłym łóżku. No i powiem wam, że po prostu koc elektryczny był częściej podpięty, co skutkowało tym, że napięcie akumulatora troszeczkę spadło. W sumie to niedużo, ale tam troszeczkę spadło. No częściej włączałem ten koc po prostu, żeby po prostu było mi ciepło jeszcze, żeby mi ciepło było w nocy. No i tak wstałem i zauważyłem jedną rzecz, bo mogłoby mieć trochę cieplej, ale niestety zostawiłem pouchylane te okna. No i jedno i drugie w sumie, i powiem szczerze, że zauważyłem to dopiero teraz. To trochę szkoda, bo mogłoby mieć cieplej w nocy, no ale dobra, no nie ogarnąłem. Zdarza się. Lampka troszeczkę nałapała dziadostwa, jak widzicie, zresztą no jest tego sporo, także z całą pewnością lampka działa. Co więcej, wentylację chodziła, wyłączyłem, postanowiłem jednak zdemontować kratkę z wentylacji. Teraz wam pokażę. Kratka jest, ale jakoś tak hałasowała, także zdemontowałem tą kratkę i w sumie jest ok. Bo niestety wilgotność jest, no to taka w sumie, wiem, na tych wskaźnikach pokazuje, że dosyć spora, 99 i na drugim też, ale bez przesady, na pewno tak nie jest, trochę szyby zaparowały, to fakt. Może byłoby lepiej, gdybym po prostu pozamykał te okna i tylko na wentylacji się opierał, a tak, no ta wentylacja trochę tak słabo działa może. No i słuchajcie, co więcej, no fajnie, fajnie, wyspałem się w sumie. Zaraz będę się brał za jakąś kawę, śniadanie, rozkładał sobie właśnie stoliczek i tak dalej. I tak jak wczoraj, do przodu. Może od razu pójdę do jeziora się wykąpać, coś takiego, bo w sumie woda będzie na pewno cieplejsza niż później z samego rana, tak mi się wydaje, nie wiem. No, pierdzielę głupoty jakieś, ale no, dopiero wstałem. Fajnie się spało, no tak jak mówię, śpiwór w formie kołdry jest zrobiony. Tutaj mam prześcieradło, pod spodem dopiero koc, no i jest materac. No i tak sobie spałem jak na łóżku. Szeroko, fajnie, mogłem sobie nogi rozłożyć, tym się bardzo spróbało. No i tylko po prostu koc. Wczoraj był w nocy włączony raz, w tej nocy był włączony te trzy razy, no ale to co, sobie elegancko po prostu. W nocy szukam przycisku, włączam sobie to i koc działa. Także nie ma z tym żadnego problemu, fajnie to sobie działa. No tak jak mówię, gdybym te szyby ogarnął, żeby je po prostu pozamykać na noc, to podejrzewam, że nie musiałbym tak koca włączać często, bo troszkę mi zimno było jednak, a nie ogarniam, że te szyby są pootwierane. Bo z przodu mam pouchylane delikatnie na tych owiewkach, żeby po prostu ta wentylacja dobrze działała. No dobra, na chwilę obecną tyle. Muszę zrzucić przede wszystkim te rzeczy, bo mi się karta kończy, zostało mi 28 sekund nagrywania, także pa. Powiem wam tak, ruszam sobie trochę popływać. Jest godzina, proszę państwa, 10:11. Ładuje mi się tablet, komputer. Dopiero zrzuciłem z kamery zdjęcia filmy na dysk, także po śniadaniu jestem, tak jak widać, trochę bałaganik, ale to nic, później się tym zajmę. Kemping o tyle fajny, że po prostu można to wszystko zostawić i sobie śmiało iść i się nie bać, że ktoś tutaj coś przyjdzie i zabierze, czy coś tam zrobi.
Tak się zastanawiam jeszcze, bo powiem wam szczerze, że kurde, przed tym całym kąpaniem chyba bym sobie jeszcze, tak kolokwialnie powiem, kupę trzasnął, bo trochę mi się już chce. Mieliśmy z sąsiadem właśnie się iść pokopać i powiem wam, że on poszedł gdzieś do lasu. Także ja sądzę, że on poszedł w celu wiadomym. I mi się wydaje, że ja też chyba wiadomy cel sobie zrobię, bo no, trochę mnie ciśnie. Tylko muszę sobie stworzyć warunki do tego. A zrobię to szybko, bo szybko to zrobię. Znaczy szybko te warunki bym sobie chciał stworzyć. Kurde, jak to zrobić, żeby to szybko kupę zrobić? No jakoś to muszę zrobić, no. Nie będę łaził do lasu tak jak on. To jest człowiek lasu, także, że tak powiem, no, inna inszość. Ja to potrzebuję mieć normalne, kulturalne miejsce, gdzie sobie kupę trzasnę. Także będzie to, podejrzewam, w samochodzie. Także muszę to zrobić w samochodzie, muszę sobie do tego przygotować szybko miejsce i to zrobić po prostu zwyczajnie. No bo kurde, no nie pójdę się kąpać, że tak powiem, pływać jak mi się chce. Do kibla, nie? Zwyczajnie, także no. Niestety, trzeba to zrozumieć. O, jakoś tak sobie to pierdolę. O jeb! No i o, gazetka jest nawet, kuźwa, pod to. No słuchajcie, jakieś miejsce sobie szybko zorganizuję na tą kupę i działam z tematem. Można się kuźwa śmiać, można coś gadać, ale kupę robi każdy. Teraz tak, kibel jest. Ja mam worki na śmieci do tego kibla, nie? No właśnie. Na szczęście poopisywałem wczoraj te skrzynki, powiem wam. I po skrzynkach mogę stwierdzić, co tutaj jest. Po tych opisach. Znaczy z grubsza, nie? O, tu widzę worki. Ale bez opisu. Wezmę sobie te takie cieńsze. Zobaczę, jak to się będzie spisywać. Mam nadzieję, że dobrze, no bo wziąłem jedno i drugie. No i dobra, siadam sobie tutaj i działam, tak? No, no właśnie, czekajcie. No jak wygląda przygotowanie kibla do kiblowania? Prosta sprawa. Można się śmiać, ale powiem wam tak, ja wolę robić tu jak w lesie, gdzie ktoś mnie może zobaczyć, gdzie może padać deszcz, gdzie mogą być komary, gdzie ma rozwolnienie i będzie się tam kłócać długo. A wyobraźcie sobie, że do tego wszystkiego jeszcze noc, komary są i albo coś innego, was gryzie w dupę. Także siadacie tutaj, robicie sobie tutaj, nie wiem, nie widzę problemu, można potem wywietrzyć, no wiadomo. Ale spokojnie, z telefonem w ręku, bez stresu rozluźnić się po każdej porze dnia i nocy, no w nocy to może nie. Bo jest rozłożone łóżko, no ale no w razie czego to, można szybko to jakoś tam zrzucić, no ale w ciągu dnia na przykład powiedzmy w kempingowicze są, nie trzeba nigdzie łazić, nie wiadomo jak daleko, już widzę, że kupiłem za małe worki, no są za małe, to są 35, no trochę mały ten worek, powiem szczerze, no mały. No niech będzie, zobaczymy, no, dobra się nie rozleciał, a to nie, woda jest, zobaczymy. No i o, kibel gotowy, tak? Jest telefon, bez telefonu to nie robienie, nie? Musi być. No gdzieś tu go. Jest tam, dobra. O, lampka kurwa zapierdziela, nie wyłączyłem jej baterii, wyżarło już. A teraz ta? No już po baterii zresztą. Ale zobacz, ile tych komarów jest. Ile tego nałapało. Ona działa, naprawdę ta lampka jest rewelacyjna, działa super. A czekajcie, ważna rzecz jeszcze. Gdzie jest chuj papier? Znaczy, gdzie jest papier, przepraszam za przeklinanie. Mam takie opisane skrzynki. Rzeczy pierwszej potrzeby. Nie wiem, gdzie są te rzeczy pierwszej potrzeby, to pewnie, bo tu widzę papier. To jest takie, wiecie, papier to jest rzecz pierwszej potrzeby. O, proszę bardzo, jest? Nie. Jestem ready. Tu go. Ready to kupa. Cyk.
No i co? Ładuję się do pojazdu. Hop! Zamykam sobie klapę. Ale się pomknęłem. No dobra, może być. Działam. Pozdrawiam z Mazur. Marzenie spełnione. Jestem kamperem na Mazurach. Mikrokamperem, który sam zbudowałem. Jest pięknie. Zaraz idę do wody. Sprzęt mam. No i znowu ta walka, kuźwa, z tym wchodzeniem do zimnej wody. No ale jak już wejdę, no to wiadomo, że będzie git. Kamera jest już na głowie, także słuchajcie, wchodzę na żywo, nawet bym powiedział. Kuźwa. Nogi już jeszcze jest ok, bo już nogi moczyłem, także, że tak powiem, są przyzwyczajone. Ale jeśli chodzi o jajka... Powiem tak, trzeba to zrobić szybko. Ja pierdolę, ale zimna ta woda jest, kurwa mać. Cudownie, poczuć. Ja pierdolę, idę chodzić dalej. To cholery mi to? Ja kupiłem sobie, no to się pobawię, nie wiem, co. Dobra, jeszcze nie płynie. A, Boże. O kurwa. Przypominam, że z połowa września. Godzina jakaś 10 bodajże. Na zór. Pięknie jest. Przyjadę tu na pewno jeszcze nie raz. Nagrzałem się trochę na słońcu od tej deski. Bo plecy były odkryte. No i teraz pora zrobić jedną szlachetną rzecz. Dobrze, tą deskę wziąłem, bo powiem wam, że miałem jej już nie brać. Bo myślę, że zajmie mi miejsce, gdzie ona się w ogóle zmieści, po co będzie mi potrzebna, jak do wody nie wejdę. No i od niespodzianka. No widzę sobie. Będę się teraz mył. Kąpiel w jeziorze. Może ktoś mnie hejtuje, że będę się mył, ale słuchajcie, no ja używam tylko naturalnych kosmetyków, 98% naturalne, także no rewelacja moim zdaniem, jeśli chodzi o mycie się w ogóle, nawet i wszędzie, nawet i w domu się myję tylko naturalnymi kosmetykami, bo potem mnie kuźwa, nie ma problemu suchą skórą z innymi rzeczami.
znowu ta zimna woda. Chociaż kurwa już nie jest taka zła. Już nie jest taka zła, jak się drugi raz wchodzi. Dzisiaj po południu to będzie na prawdę. Jak już tam rozjeżdżasz i raz ma jeszcze wiesz, jezioro. Mówię, jak na Śniadłach wylądujesz, gdzie jest płytsze jezioro, no to... Płytsze jest? No, Śniadły to jest płyciutkie jezioro. Takie ciepłe względem tego. No duże jest, no ale powinno być cieplejsze, nie? Wiem, że narzekam, ale po prostu... No widzę, cały czas cię to męczy. Kemping jest pusty. Sąsiad Piotrek pojechał już. Także zostałem sam. Tak sobie pomyślałem, bo pakuję się, żeby zmienić miejscówkę. Dzień drugi mojego kempingu. W sumie trzeci. Ale no tak naprawdę drugi. Bo przyjechałem na noc pierwszego, także tam nie pokempingowałem za specjalnie. A tak sobie pomyślałem, że może powiem dwa słowa na temat tego, co jest w tych skrzyniach. No bo to na tym się opiera cały właśnie ten kamper. Są skrzynie, na skrzyniach jest materac i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, wczoraj sobie podpisałem te skrzynie jako tako z grubsza, żebym wiedział, o co tutaj chodzi, co ja w nich w ogóle mam. Trochę to miało być inaczej, no ale wiadomo, życie mi pokazało to się inaczej. W pierwszej skrzynie są firanki. Te, które sobie bym przyczepiał po prostu do tych okien, bo mam komplet firanek, żeby sobie po prostu je tutaj pomontować i żeby nikt nie widział, co się dzieje w środku. Także to jest w pierwszej skrzynce. W drugiej skrzynce mam różne. No, co tutaj mam w tym różnym? No właśnie, sam do końca nie wiem. Jakiś organizer tutaj, żeby sobie przyczepić. Drugi, siatka bagażowa. W zasadzie to trochę bałagan. Wszystko i nic. Z tej skrzynki nie użyłem jeszcze niczego, także prawdopodobnie na następny kemping to w ogóle wyląduje gdzieś indziej, a skrzynki się zwolni. Samochodowe. Rzeczy, których, że tak powiem, lepiej nie używać. Mam tu apteczkę, kompresor do pompowania kół, bo nie mam zapasu, bo bym go nie zmieścił. Sznurki to są gdzieś też do naprawy. Jakieś takie właśnie parę narzędzi i tak dalej. Z przodu mam jeszcze skrzynkę z narzędziami pod fotelem, bo słuchajcie, nigdy w życiu nie wiadomo, lepiej mieć takie rzeczy. Gdzieś tam się znalazła linka samochodowa i takie rzeczy, ale to jest w tej skrzynce. Pompka do roweru, takie rzeczy. Co mamy tutaj? Pompa, worki, papier, lusterko. Mam lusterko, bo ogoliłem się. Jest tutaj pompa do prysznica, papier toaletowy, worki na śmieci, słuchawka prysznicowa. Wiadomo. Koszulki, spodnie. To trzeba chyba objaśniać. Ubranie. Naczynia. Czyli kuchnia. W ogóle tu mam kuchnię, czyli garnek, czajnik, jakąś deskę do krojenia, noże, pojemniki, sztućce, kubek, tego typu sprawy. Kuchnia tutaj jest. Zbiornik na wodę pitną, nie użyłem go ani razu. Jadę na dużym zbiorniku, a pitną mam z butelek, które sobie wziąłem. Nie wiem, no taki był plan, żeby on tu był, nie użyty ani razu, także no ale jest. Rzeczy drugiej potrzeby, czyli wszystko, co nie jest pierwszej potrzeby, to znaczy takie rzeczy, które mam, mogą mi się przydać, ale nie muszą być gdzieś na wierzchu. Tu jest też miks naprawdę wszystkiego, co może mi się przydać. Jakieś ładowarka do aparatu, która może się raz przyda, może nie. Uchwyt do kamery. Akurat używam innego. No, bidon do roweru, może się użyje, może nie. No, takiego, tego typu po prostu pierdoły, no tu są pierdoły. Przejdźmy dalej. Majtki, skarpety, kurtki, nie trzeba objaśniać, wiadomo co chodzi. Jedzenie, czyli też kuchnia, ale tutaj jest lodówka, nie? Lodówka, nie lodówka, jedzenie, no magazyn jedzenia, wszystko co związane z żarciem mieści się tutaj. Pierwsza potrzeba, czyli rzeczy najczęściej używane. Higiena, apteczki, nie apteczki, pasty do zębów,
różne rzeczy tego typu. Papier do tyłka, pierwsza potrzeba, wiadomo. Kabelki, nie kabelki tu są. Lodowareczki, tego typu sprawy. Worki na śmieci, bateria do kamery, jakieś powerbanki, chusteczki nawilżane, o tego typu rzeczy. To są dla mnie rzeczy pierwszej potrzeby, z których najczęściej korzystam. Lampka wodobójcza. Także ta skrzynka jest zawsze na wierzchu, żeby sobie po prostu szybko móc skorzystać, zajrzeć do niej i wziąć to, co jest potrzebne. Mam jeszcze jedną skrzynkę, która jest naprawdę bliżej nieokreślone rzeczy są, bo tutaj jeszcze nie wiem, co w niej będzie. Na razie jest chleb, ręcznik, także miks, zasłonka prysznicowa. Takie rzeczy, no nic tu ciekawego w sumie nie ma. No, także można to lepiej rozplanować, na razie jest to tak. Tutaj mam też rzecz, której jeszcze nie użyłem. Zlew to miał być, ale... No nie wiem, no słuchajcie, no życie weryfikuje. Człowiek sobie to jakoś zaplanował, a tak naprawdę życie pokazuje, jak to powinno wyglądać, jak, z czego się korzysta, jak z tego się korzysta i tak dalej, nie? Ten baniak miał być w samochodzie na przednim siedzeniu i tutaj by jest do niego nawet rurka. I może jeszcze tak będzie, ale póki co to jest tutaj i tak sobie z niego korzystam. Z przodu bałagan. Jakieś ubrania. No ale zbieram się do wyjazdu, także będzie trzeba to wszystko przereorganizować i tak dalej. No. Kibelek, najważniejsza rzecz chyba. Także pakuję się i jadę. Interesują mnie śniadki, także zobaczymy. No odezwę się później. Słuchajcie, wyjeżdżam. Opuszczam to piękne miejsce. Pakowałem samochód. Tak to wygląda. No jakoś tam sobie spakowałem, nie? Podłączę na czas podróży hulajnogę do ładowania. Okazuje się, że można ją wpiąć, jak jest złożona. Tu taki garażyk mam. Żeby tylko pozamykam na czas podróży. Przetwornicę uruchomię, jak odpala silnik. I będę ładował hulajnogę. Coś tam się podładuje, wiadomo, nie? No. Jeszcze tam to zamknąć. I już można jechać. No, tak to wygląda po spakowaniu. Z grubsza, no tak, spakowałem się, żeby szybko było. Także uruchomiłem silnik i spadam. Jadę dalej. Prawdopodobnie śniartwy. No zobaczymy. Mam pewien pomysł w każdym razie, pokażę wam później. Pięknie tu po prostu jest, powiem wam. Tak wyglądają te drogi mazurskie. Droga w lesie. No drogi w lesie. Także jadę do Rucianej Nidy. Nidy. Jakoś tak. Taki był plan od samego początku, także stwierdziłem, że go zrealizować. Coś mnie tam ciągnie, nie jadę tam. Pięknie jest. Słuchajcie, jest pięknie. Słuchajcie, postanowiłem odwiedzić Mikołajki. Nie wiem jeszcze, gdzie będę spał, tak się trochę tym zastanawiam, ale tak stwierdziłem, że skoro i tak już gdzieś tu jestem na Mazurach, odwiedzę te słynne Mikołajki i zobaczę, co tutaj takiego ciekawego jest. No i fajny port jest w sumie. Taki deptaczek jest, promenada czy co tam. I powiem wam w sumie, że przeszedłem się spory kawałek tym i zastanawiam się tak, że nie wziąłem hulajnogi, bo w sumie to trzeba było ją wziąć, bo tutaj się by elegancko nie jeździło. Żeby szybko to objechał i zobaczył sobie dokładnie to, co i jak. A nie chcę długo zostawać, bo jest godzina 17. Pasowałoby jednak znaleźć jakieś dobre miejsce na nocleg, a nie wiem, ile mi to zajmie. Także zwijam się stąd zaraz. No bo co, no.
Zobaczyłem, wystarczy. Mikołajce? Jakiś pomoc znalazłem tutaj. Także sobie nim idę. Jak tu przyjechałem, to go widziałem i tak zastanawiałem się, jak na niego wejść, ale nie udało się w końcu. Trafi się ten piękny pomoc. No, piękny, piękny, ale widok fajny. Słuchajcie, dojechałem na kolejne pole kempingowe, ale żałuję, że ruszyłem się z tamtego. Nie jestem specjalnie zadowolony z tego faktu. Tam no, był sam, ale tu ktoś jest, ale nie wiem, kto to jest w ogóle. Jechałem 7 km przez las. Nie wiem, czy to się jakoś da lepszą drogą dojechać, ale tragedia, po prostu fatalna droga. Mam nadzieję, że chociaż to jest fajnie. No, przyjechałem na taką godzinę, że pozostało mi tylko chyba zjeść kolację. Także no, tak sobie to przyszykowałem. O, zjem sobie kolację i będę szedł spać. Trochę duszno jest, także wentyluję. No nie wiem, zobaczę, no, przekempinguję sobie tutaj. Ktoś tutaj jest przynajmniej, jakaś jedna przyczepa tutaj jest. Zostałbym to, tak jak mówiłem, sobie zjadł kolację na spokojnie, wypił herbatę na pomoście, obejrzał zachód słońca, pokąpał się i poszedł spać. Jeszcze się pobawił tam laptopem czy czymś tam. Znam tamtą miejscówkę, wiedziałem, że tam jest wszystko git, a tutaj nie wiem, gdzie ja jestem. Także tak średnio. Nie zakładam nawet żadnych na noc firanek ani nic. Będzie co ma być, ja nic nie zrobię. No dobra, tyle tych chłopców.